zawetowanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę tak zwanej ustawy degradacyjnej. W ferworze komentarzy po tej decyzji chyba rzadko cytowano tekst samej ustawy. A dwa szczególne fragmenty tego dokumentu, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę, brzmią. Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia wojskowego tych, którzy w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowali armię przeciw własnemu narodowi. Używali wojska do ograniczania lub pozbawiania jednostek podstawowych praw. Dokonywali prześladowań ze względu na pochodzenie i przekonania religijne. I jeszcze jeden fragment, który wzbudził chyba najwięcej kontrowersji u pana prezydenta. Artykuł 2 tego projektu ustawy. Członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tracą z mocy prawa stopień wojskowy. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym wykaz osób, które utraciły stopień wojskowy. Właśnie ten punkt, jak wspomniałem, stał się przedmiotem szczególnych roztrząsań ze strony pana prezydenta. Komentując ten fragment ustawy, prezydent mówił: jeżeli chodzi o członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, jest dla nas chyba wszystkich oczywiste, że WRON, a zwłaszcza jego kierownictwo, jej czołowi członkowie, to był po prostu związek przestępczy o charakterze zbrojnym. I że ci, którzy piastowali tam najwyższe stanowiska, to ludzie, którzy nie zasługują na szacunek. I rzeczywiście, jeśli chodzi o odebranie im stopni, to sprawa jest dla mnie bezdyskusyjna. Ale, zauważał prezydent, nie tylko oni składali się na WRON. Byli tam także inni członkowie. Wiele mówiło się o generale Hermaszewskim. Tych ludzi znacznie niższych stopniem niż generałowie było kilku. To byli ludzie wtedy jeszcze względnie młodzi. A jak przyznaje historyk z IPN, pan dr Grzegorz Majchrzak, nie tylko Hermaszewski został wpisany do WRON bez swojej zgody i de facto był to wydany rozkaz. Prezydent Andrzej Duda zatem bardzo wyraźnie wskazuje na dwie grupy składające się na członków WRON. Jedną z nich są główni antybohaterowie ustawy. To ludzie, którzy niewątpliwie zhańbili etos polskiego żołnierza. Ludzie, którzy będąc zdrajcami, będąc odpowiedzialni niejednokrotnie za ludzkie życie, za życie ludzi własnego narodu. Chodzili i chodzą do tej pory w glorii chwały. Byli i są etykietowani mianem ludzi honoru. Do tej pory cieszą się zaszczytami. To ludzie tacy jak Kiszczak, Siewicki czy wreszcie Jaruzelski, współpracownik, przypomnę, informacji wojskowej, zaangażowany zbrodniczo w tłumienie choćby rewolucji 68 roku, o czym niedawno przypominaliśmy, czy w tłumienie, pacyfikowanie protestujących na wybrzeżu w roku 1970, to człowiek, który zabiegał o wprowadzenie wojsk sowieckich do Polski, to twórca stanu wojennego, czyli jak mówimy, wojny polsko-jaruzelskiej czy jaruzelsko-polskiej. To właśnie ci ludzie, jak wspomniani tutaj, uświadamiają istnienie swoistej kasty komunistów w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, Wojska Doby PRL-u. Bo trzeba bardzo wyraźnie zauważyć, że Wojsko Ludowe składało się przynajmniej z dwóch grup ludzi. Żołnierzy, którzy służyli w tym wojsku, ale sądzili, wierzyli, że wypełniają w ten sposób obowiązek służenia własnej ojczyźnie i własnemu państwu. I była druga grupa ludzi, kasta ideologów komunistycznych, którzy wierno-poddańczo zajmowali się sowiecką indoktrynacją w ramach aparatu polityczno-wychowawczego. To właśnie tym ludziom stwarzano szczególną ścieżkę kariery, awansu. Pozwolę sobie przypomnieć w tym miejscu kazus jednej z takich wybitnych, w cudzysłowie oczywiście, postaci doby PRL-u, generała Aleksandra Zawadzkiego. Człowiek, który był jednym z przywódców komunistów w Związku Sowieckim. Funkcjonariusz pionu politycznego, który zyskał nieprawdopodobną wręcz ścieżkę kariery zawodowej. Jeszcze we wrześniu 1943 roku był zaledwie starszym sierżantem. Po to, by w przeciągu kilkunastu miesięcy przebyć niesamowitą drogę kariery, bo w maju 1944 roku
maju 1944 roku był awansowany ze stopnia pułkownika do stopnia generała. Takiej kariery nie przewidziałby żaden scenarzysta, ani hollywoodzki, ani Mosfilmu. Do takiej właśnie kasty niezwykle uprzywilejowanej należała generalicja tworząca wrog. Prezydent Polski wysuwa jednak zastrzeżenia w stosunku do ludzi innych, do oficerów niższych rangów, których wcielono na rozkaz do wrony. To byli, jak zauważa pan prezydent, młodzi oficerowie, pułkownicy czy też podpułkownicy. Tej argumentacji pana prezydenta myślę, że warto rzeczywiście się przyjrzeć. Zapraszam państwa za tydzień. Był to felieton Myślący Ojczyzna, mówił do nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Na wspólną modlitwę przed nami godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Poczęcie, nabożnym sercem rozpamiętaj.
Yeah.
Coraz bardziej do śmierci. Mój bracie, tak
dnia zapisano cię do księgi chrzcielnej, tak też pewnego dnia zapiszą cię do księgi zmarłych. Jak ty teraz wymieniasz swoich przodków, świętej pamięci mój ojciec, wuj, brat, tak też i potomni będą mówić o tobie. Jak ty wielokrotnie słyszałeś dźwięk dzwonów na czyjąś śmierć, tak też i inni usłyszą, jak dzwonią tobie. Co byś powiedział, gdybyś zobaczył skazańca idącego na szafot z żartami, śmiechem, rzucającego spojrzeniami na wszystkie strony, myślącego o przedstawieniach, teatralnych ucztach i zabawach? Co byś powiedział? A czy ty już nie idziesz na śmierć? I o czym myślisz? Popatrz do tego grobu, gdzie leżą twoi przyjaciele i krewni, których dosięgła już Boża sprawiedliwość. Jakaż trwoga ogarnia skazańców, gdy widzą wiszących już na szubienicy i nieżywych swoich towarzyszy. Przypatrz się tym trupom, z których każdy ci mówi: mnie wczoraj, tobie dzisiaj. To samo mówią ci także portrety twoich zmarłych krewnych, ich pamiątki, ich domy, ich łóżka, ubrania, które pozostawili. Jakże ogromne to zatem szaleństwo. Wiedzieć, że ma się umrzeć, że po śmierci czeka nas wieczność, albo radosna, albo tragiczna, że od chwili zgonu zależy, czy będzie się wiecznie szczęśliwym, czy wiecznie nieszczęśliwym, a nie myśleć o wyrównaniu rachunku długów i nie przedsięwziąć wszelkich możliwych środków do przeżycia dobrej śmierci. Litujemy się nad tymi, którzy umierają nagle, nie mając czasu na przygotowanie się do śmierci. Dlaczego więc sami nie staramy się do niej przygotować, skoro i nas może spotkać to samo? Wcześniej czy później? Spodziewanie czy niespodziewanie, czy o tym myślimy czy nie myślimy, umrzemy. I z każdą godziną, i z każdą chwilą zbliżamy się do naszego szafotu, którym będzie ta ostatnia choroba usuwająca nas ze świata. W każdym stuleciu domy, place i miasta zapełniają nowi ludzie. Starych zabrano, by zamknąć ich w grobach. Tak jak dla nich skończyły się dni ich życia, tak też przyjdzie czas, kiedy to ani mnie, ani ciebie, ani żadnego z obecnych żyjących naszych współczesnych nie będzie na tej ziemi. Nastaną dni, w których nikogo z nich już nie będzie, mówi psalmista. Wszyscy będziemy już wtedy w wieczności, która będzie dla nas albo nieustannym dniem radości, albo nieustanną nocą udręki. Nie ma drogi pośredniej. Wiara zapewnia nas, że czeka nas tylko albo to pierwsze, albo to drugie. Święty Alfons Maria de Liguori, przygotowanie do śmierci, czytał Jan Józef Kasprzyk.
Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, kochana rodzino Radia Maryja. W szczególnym czasie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy zaprosić Państwa na wspaniałe koncerty, które odbędą się w różnych zakątkach naszej ojczyzny. Najbliższy koncert w wykonaniu zespołu pieśni i tańca imienia Stanisława Hadyny Śląsk odbędzie się już 29 kwietnia w niedzielę w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu o godzinie 17.30. Natomiast 5 maja koncert odbędzie się także w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Na toruńskie wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Zapraszamy zatem do Zabrza. Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja z terenu Archidiecezji Katowickiej i nie tylko. Prosimy o pełną mobilizację. Podejmijmy się trudu organizowania wyjazdu na to niesamowite spotkanie. Rezerwacji biletów grupowych i indywidualnych dokonujemy telefonicznie. Od poniedziałku do czwartku, od godziny 10 do godziny 12 oraz od godziny 17 do godziny 19. Podaję numer telefonu do siostry Anny, który jest czynny tylko i wyłącznie we wspomnianych przedziałach czasowych. 536 610 600. 536 610 600. Bezpłatne bilety można rezerwować także drogą mailową. Podaję adres koncerty@radiomaryja.pl. Powtarzam, koncerty@radiomaryja.pl. Pamiętajmy o podaniu w mailach kompletnych danych do kontaktu z Państwem. Koniecznie spotkajmy się. 29 dzień miesiąca kwietnia, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie na 7 czerwca w czwartek szkoły katolickie, uczniów szkół średnich katolickich oraz tych placówek, którym patronuje święty Jan Paweł II, na uroczystą mszę świętą o godzinie 12 do sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Ten dzień jest również dniem odpustowym w naszej świątyni. Jest to kolejna rocznica ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Po mszy świętej 7 czerwca o godzinie 12 zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na posiłek i warsztaty medialne. Zakończenie przewidujemy około godziny 17. Zapisy i informacje w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II pod numerem telefonu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. A także można zapisać się elektronicznie, adres sanktuarium@radiomaryja.pl. Powtarzam, sanktuarium@radiomaryja.pl. Wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa. Zapraszamy szkoły katolickie, zwłaszcza te, którym patronuje święty Jan Paweł II. Profesorzy, uczniowie szkół średnich katolickich. Niech Pan Jezus Was błogosławi. Jest godzina 5:45. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem Joanna. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym porannym programie. I zachęcam do słuchania nas oczywiście teraz i również w ciągu dnia. Mam nadzieję, że będziemy dziś dla Państwa dobrym towarzyszem.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. Czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzołóż. Siódme. Nie kradnij. Ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pomódlmy się również za zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy odeszli tej nocy. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziś sobota, 14 kwietnia, imieniny Justyny i Izabeli. Pozdrawiamy wszystkie panie o tych imionach. Życzymy oczywiście miłego dziś dnia, a na co dzień wpatrywania się w swoich świętych patronów, by również i nasze życie podobało się Panu Bogu.
Pozdrawiamy także jubilatów i przeżywających ważne wydarzenia. Życzymy, by wszystko jak najlepiej się powiodło. Dla Państwa upominek muzyczny, śpiewa Bartek Wrona, Światło w środku nocy. Regina Celi, następnie serwis informacyjny i jutrznia o 6.10. O 6.30 Różaniec, rozważać będziemy tajemnice bolesne. O 7.00 msza święta Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. O 7.50 felieton Spróbuj pomyśleć, będzie to felieton pana doktora Krzysztofa Kawęckiego. O 8.00 serwis informacyjny, 8.10 godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O 8.30 katecheza, jak co sobotę, z kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś katechezę wygłosi
biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubeczowskiej ksiądz biskup Mariusz Leszczyński o 9:15 w rodzinie Radia Maryja. Pragniemy również zwrócić uwagę na godzinę 12:00. O tej porze transmitować będziemy również z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu mszę świętą z udziałem pielgrzymów z diecezji świdnickiej ze swoimi pasterzami. Również zapraszamy na godzinę 18:15 na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: podatki, cła i daniny w Polsce, a gościem będzie pan minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, generalny inspektor informacji finansowej, pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Kontynuacja tych rozmów również na naszej antenie o 21:30. Zachęcamy do bycia razem z nami. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Królowo Nieba.